chciałabym dzisiaj Wam opowiedzieć o winnym krzewie, ponieważ jest taka piękna Ewangelia świętego Jana, w której Pan Jezus porównuje siebie do winnego krzewu. I chciałabym po prostu, żebyśmy to razem rozważyli i żyli tym słowem, bo ono jest nam bardzo potrzebne dzisiaj. Moje pytanie do Was jest takie: co to jest winny krzew? To jest drzewo, z którego wychodzą liście i ich są owoce, winogrona. Tak, to jest takie drzewo, krzew, czyli takie coś silniejszego od krzaka. Krzew ma swój pień i ma swoje gałęzie. Drzewko. I jak można prosić o zdjęcie, to sobie zobaczymy na zdjęciu, jak wygląda taki prawdziwy winny krzew, który rośnie. Gdzie rosną winne krzewy? Pan Jezus nieraz, niejedną przypowieść o tym mówi. O takim miejscu, gdzie rosną winne krzewy. Zobaczcie tam na zdjęcie. To miejsce nazywa się winnica. I w winnicy jest dużo właśnie takich winnych krzewów, takich drzewek z winogronami, widzicie? No jeden jest mały. A w jakim kraju jest? No we Włoszech jest na przykład dużo, we Francji, gdzieś na południu Niemiec też są takie winogrona. Nawet w Polsce są tacy, co uprawiają, wiecie? Zobacz, jeden jest nawet niedojrzały. A, tam jest jeden taki, jedno niedojrzałe grono. I zobaczcie, i każdy krzew winny ma taki pień, prawda? I gałęzie. I od niego odchodzą latorośle. Wiecie, co to są latorośle? To powiedz. To są takie cienkie gałęzie, zielone, jak widać, na których są liście. Tak, to są te, Gabrysiu, te cienkie zielone gałązki, takie świeże, one na wiosnę puszczają, wiecie, na wiosnę już zaczynają puszczać z takiego pieńka i z tych ciemnych gałęzi, zielone, świeże gałęzie, z których rosną listki, tak? I to są latorośle. Dobrze? Zapamiętajcie, bo to będzie bardzo ważne do Ewangelii. Te świeże listki to latorośle i z tych gałęzi z listkami potem na nich pojawiają się winogrona, owoce, tak? I to jest bardzo ważne, żebyście mieli obraz tego drzewa, jak będę czytać Ewangelię. Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który go uprawia. Każdą latorośl, która nie przynosi we mnie owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przyniosła owoc obfitszy. Trwajcie we mnie, a ja w was będę trwać. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie, jeśli nie trwa w winnym krzewie, tak samo i wy, jeżeli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze mnie nic nie możecie uczynić. O, zobaczcie, też jest drugie zdjęcie Pana Jezusa. A dlaczego gałąź wychodzi mu z biodra? Z boku. Jak Pan Jezus wisiał na krzyżu, to był taki żołnierz, Longin, który sprawdził, czy Pan Jezus naprawdę umarł i przebił mu bok. I z tego boku co wytrysnęło? Dużo razy to malujesz, Gabuś, na obrazach. Co wytrysnęło z boku Pana Jezusa? Krew i... No, krew i... woda. I woda z tego boku. Krew i woda, które uzdrowiły tego Longina, żołnierza, i się potem nawrócił. Więc to jest ten sam bok. Zobaczcie, tak jak Ewangelia, Pan Jezus mówi: ja jestem krzewem winnym. Zobaczcie, zamiast pnia mamy na obrazie Pana Jezusa. On jest tym pniem, a te gałęzie to są latorośle, czyli Pan Jezus mówi w Ewangelii, pamiętacie? Wy, ja jestem krzewem winnym, a wy latoroślami. To my skąd wychodzimy? Z boku Jezusa. Z boku Jezusa, te gałęzie, to my jesteśmy, tak? to my jesteśmy. I teraz zobaczmy jeszcze raz w Piśmie Świętym, co Pan Jezus mówi o tych, którzy trwają w Jezusie. Bo najpierw Pan Jezus mówi, że On jest winnym krzewem, czyli tym pniem, a my z tego pnia wyrastamy jako latorośle, bo mówi, wy jesteście latoroślami, tak? Czyli to my jesteśmy tymi gałązkami. I zobaczcie, co Pan Jezus nam obiecuje. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze mnie nic nie możecie uczynić. Tak? Czyli my możemy rosnąć i przynosić owoce, tak jak latorośle w winnym krzewie, tak my w Panu Jezusie. Tak? Zobaczcie, co tu mamy. To mama przygotowała statusem taki na bazie krzyża. To ma przypominać, że to są latorośle, tak? To jest nasz winny krzew, krzyż, Pan Jezus. Z tego krzyża, z naszego drzewa, tego krzewu, latorośle wyrastają, te zielone listki i niektóre przynoszą owoce, tak? W postaci winogron, a inne nie. I te, które nie przynoszą owoców, ogrodnik co z nimi robi? Obcina. Obcina. A te, które przynoszą owoc, nasz ogrodnik oczyszcza. Żeby robaki nie zjadły. A te robaki to diabły? No, diabeł nam zakłóca przynoszenie owoców, to na pewno. Ale skupmy się na tym, co daje nam Pan Jezus. Czyli jak myślicie teraz, jak my mamy trwać w Panu Jezusie? Jak my mamy być tymi latoroślami, które są w pniu w Panu Jezusie? Ma ktoś jakiś pomysł? Tu są podpowiedzi, zobaczcie. Chodzić na Eucharystię. Tak, Eucharystia, bo tam co jest na Eucharystii? Chleb. No, ten chleb jest czym? Ciałem Jezusa. Tak, karmimy się ciałem Pana Jezusa. I wtedy Jezus nas trwa, a my trwamy w Nim. Tak, a jak są wyjątkowe msze święte, na przykład rekolekcyjne, to również co otrzymujemy dla naszej duszy? Krew Pana Jezusa, czyli spożywamy Jego ciało i pijemy Jego krew. Czyli te soki potrzebne, żeby winorośl rosła, są w ciele Pana Jezusa i w Jego krwi. Kto spożywa moje ciało? Kto spożywa moje ciało i krew moją piję, trwa we mnie, a ja w nim. To jest Ewangelia Jana, rozdział 6. Kto spożywa ciało i krew pije, trwa we mnie, a ja w nim. I wtedy pobieramy te soki, które są potrzebne, żebyśmy mogli rosnąć i przynosić owoce. Ale jest jeszcze taki jeden ważny sakrament, gdzie oczyszczamy nasze latorośle, żeby mogły być piękniejsze. Spowiedź. Tak, sakrament spowiedzi. Wtedy idziemy do Pana Jezusa. Te wszystkie brudy, robaki, które zżerają naszą latorość, oddajemy Panu Jezusowi. On obmywa nas, oczyszcza i wtedy na nowo możemy się karmić Jego ciałem i krwią i przynosimy jeszcze piękniejsze owoce. Tak? I jeszcze jeden jest bardzo ważny element, którym się karmi nasza dusza, żeby trwać w Panu Jezusie. Bo Pan Jezus też mówi, że trzeba słuchać Jego słowa. Zobaczcie, wy już jesteście czyści dzięki słowu, które powiedziałem do was. Gdzie znajdziemy to słowo Pana Jezusa? W Piśmie Świętym. W Piśmie Świętym. Czytamy je na Eucharystii, tak? Czytamy je w domu. Tu jest, w Słowie Bożym jest też pokarm dla nas. Tu są wskazówki, jak żyć. Co mamy robić? Od Pana Boga. To jest natchnione Słowo Duchem Świętym i ono nas prowadzi. I jak będziemy trwać, przyjmując komunię świętą w postaci chleba i wina, korzystać ze spowiedzi świętych, czytać Słowo Boże, uczestniczyć w Eucharystii, to trwamy przy naszym winnym krzewie, przy naszym Jezusie, który umarł za nas na krzyżu i dał nam właśnie swoją krew i swoje ciało, żebyśmy mogli rosnąć i przynosić owoce. Gabryś, chciałbyś takie duże winogrona przynieść Panu Jezusowi w prezencie? A ja takie, a ja bym chciała takie. Ja bym chciał zjeść takie. Komu bym chciał zjeść winogrona? Prosimy Cię, byśmy zawsze trwali przy Tobie, byś Ty był naszym krzewem, a my byśmy byli tymi zielonymi gałązkami dla roślami. I kiedy nas wezwiesz do siebie, żebyśmy mogli Ci kosz pełen owoców, dużych, pięknych winogron przedstawić z naszego serca darów. Prosimy Cię, Panie Jezu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki.